Witajcie kochani, Marzena Śmigielska, Energy Boost Was wita. Właśnie wróciłam z biegania, przebiegłam 4,2 km w 30 minut. Wiem co powiedzą ci, którzy biegają maratony, że to żaden wyczyn. Na pewno tak, ale dla mnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Ja nigdy nie biegałam, nie lubiłam tego robić, nie znosiłam wręcz biegać, a teraz robię to już trzeci miesiąc, codziennie, regularnie. W tym bieganiu chodzi o to, żeby znów wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby zrobić nowy, wypracować sobie nowy nawyk. Cały czas rozwijam mój mięsień rozwoju osobistego, buduję go, pracuję nad nim. I jeśli brakuje ci dalej motywacji do tego, żeby zacząć, że zawsze chciałeś biegać, chciałeś ruszyć za przeproszenie swojej 4 litery, a nie miałeś motywacji, to dzisiaj chciałabym wam rzucić wyzwanie i znów wiem, co powiecie: Marzena, daj spokój, jest koniec roku, a ty każesz nam rozpoczynać jakieś wyzwania. Zacznijmy w styczniu. Ja uważam inaczej, że właśnie końcówka roku jest takim momentem, kiedy powinniśmy mega przyspieszyć. To tak jak sportowcy, biegacze, którzy biegną cały dystans w takim dość szybkim tempem, ale najwięcej sił zostawiają sobie na koniec. Jak widzicie, pada deszcz, ja biegam sama, nie czekam na nikogo, biegam w różnych porach, nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Poniedziałek jest 10 grudnia, jest świetny moment na to, żeby rozpocząć. Jeśli chcielibyście, to na moim fanpage'u umieście w komentarzu informacje: tak, zgadzam się, biorę udział lub cokolwiek innego. Zaczynam od poniedziałku. Ci, którzy dopiero zaczną, proponuję przez pierwszy miesiąc chodzić sobie 2 km, żeby organizm przyzwyczaić do wysiłku i popracować nad kondycją. Natomiast od 10 stycznia rozpoczniecie już bieganie. Proponuję 2 km. Ja tyle minimum biegam dziennie. Dzisiaj przebiegłam 4, ponieważ wczoraj miałam dzień wolny. Robię sobie tylko jeden dzień wolny i tylko na tyle sobie pozwalam, ale jeśli zrobię dzień wolny, to następnego dnia muszę zrobić 4 km. Zapraszam Was do wyzwania. Jeśli jesteście za, to razem wspólnie zrobimy grupę, która od 10 grudnia dołączy do mnie i będzie biegać razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Marzena Śmigielska.